Razem nadaję z Warszawy i film ten dedykuję osobom, które chciałby sobie kupić podwieszki, a zastanawiają się, jak te podwieszki zamontować. Więc tutaj jest jeden taki patent na montaż podwieszek. Jest to patent montażu podwieszek do drążka. Tu jest akurat taki drążek, który jest wokół łóżka ustawiony. Jest to drążek stacjonarny, można go sobie kupić w sklepie internetowym. Jest to dość solidny drążek, który bardzo dobrze zdaje egzamin, nawet w rehabilitacji. Jeżeli chodzi o podwieszki, to ja tą podwieszkę troszkę przerobiłem. To znaczy jest tutaj taka jedna część, druga część. Oczywiście te sznurki są skrócone, bo w normalnej podwieszce te sznurki to mają 2 metry długości, więc od sufitu do dołu ładne one sięgają. Tutaj na tym drążku te podwieszki są za długie, jeśli chodzi o linki, więc zostały one skrócone. Podwieszka składa się z dwóch części, z podwieszki na udo oraz z dwustawowej podwieszki na podudzie, w to się wkłada stopę. Teraz u góry tutaj jest taki karabinczyk, o, duży, taki, który sobie kupiłem w Obi. Dzięki temu, że ten karabinczyk jest duży, to ja mogę sobie w dowolnym miejscu ten karabinczyk podwiesić. I teraz montaż podwieszki do takiego drążka. Otóżcie Państwo, tu jest normalny supełek, taki pasek jest. Ja może taki pasek pokażę, o. Tutaj może pokażę, jak to można zrobić. Właśnie, mamy taki pasek, wiążemy sobie na tym pasku taki supełek, o. Oczywiście to można dobrać idealnie w domu, taki supełek. Ma zawieszenie tego karabinczyka. Podwieszka wisi, no i ten pasek trzeba przymocować do drążka w taki sposób, żeby nie spadł. Jeżeli ktoś zna węże marynarskie, no to zrobi to bardzo szybko. Jeżeli ktoś nie zna tych węzłów marynarskich, tak jak ja nie znam, no to tu jest tak troszeczkę bardziej amatorsko robione, ale ważne, że to trzyma. Jeśli chodzi o wysokość tego drążka, to drążek jest regulowany. Nie, najniższa wysokość to jest mniej więcej tyle, czyli tak jak ja tutaj mam wzrost 170, to tutaj to mniej więcej od 150 cm gdzieś do ponad 2 metrów w górę. Więc jeżeli ktoś na przykład chciałby położyć się na podłogę, no to spokojnie ten drążek wystarczy. Tutaj oczywiście na podłogę trzeba by wyrównać, bo tam są dwa takie kątowniki grube na 4 cm, więc trzeba by to ładnie wyrównać albo deskami, albo materacami, czy kocami, żeby nas nie uwierało w kręgosłup. I mamy sobie normalnie, możemy leżeć na podłodze i ćwiczyć na tych podwieszkach. Coś jeszcze można powiedzieć? Pytanie, czy jedna, czy dwie podwieszki? Zasada ogólna jest tego typu: jeżeli chcemy ćwiczyć jedną nogę, wystarczy jedna podwieszka. Natomiast jeżeli chcemy ćwiczyć dwie nogi, no to dobrze jest dwie podwieszki ćwiczyć. Mam tutaj na myśli ćwiczenie nóg jednocześnie. I teraz Wam pokażę, jak to można siebie podwiesić, żebyście mniej więcej wiedzieli. Dokładnie to ja pokazywałem to na innym filmie, natomiast teraz tak na szybko pokażę. To przesunę do przodu. Podłączam podwieszkę tutaj. I teraz cała rzecz polega na tym, żeby punkt przyłożenia tej podwieszki był mniej więcej na wysokości biodra, jeżeli chcemy ćwiczyć staw biodrowy, na wysokości kolana, jeżeli chcemy ćwiczyć staw kolanowy. To wtedy trzeba w zgrabny sposób sobie się przyjrzeć. I teraz tutaj sobie siadam i podwieszam siebie. Jedna podwieszka idzie na udo, druga idzie na stopę i podudzie dwustawowa. Jestem podwieszony. Tu, żebyście widzieli, to ja troszeczkę dalej się przesunę w ten sposób. O, przesuniemy to tutaj, o, tak. I
możemy sobie machać na zewnątrz do środka. Mamy prosty ruch na zewnątrz do środka. Wszystko machamy w zakresie bezbólowym. U mnie zakres ruchu jest dość duży, natomiast osoby, które mają problemy z biodrami, no to ten zakres ruchu jest taki tyci, ale on jest wystarczający do tego, żeby ruszać staw biodrowy. Teraz w szczególnie ważne jest to, żeby uruchomić staw biodrowy, a nie robić tego z kręgosłupa. Można również dobrze robić z tego to z kręgosłupa i wtedy jest ciężko. To z kręgosłupa jest najczęściej u osób, które mają dość zaawansowane stawy zwyrodnieniowe. Jest to taki przewlekły stan, no, kilkumiesięczny, a nawet kilkuletni. I wtedy ma się wrażenie, jakby ten staw biodrowy zespawany, czyli tam jakby miednica była zespawana z kością udową. Wtedy wszystko się rusza jako całość, ruch jest kręgosłupa. To jest bardzo niedobrze. Najpierw trzeba ten staw biodrowy uruchomić. U jednych osób uruchamianie z tego stawu biodrowego no to zajmuje powiedzmy miesiąc, dwa. U niektórych osób no, trzeba ten staw uruchamiać powiedzmy 6 miesięcy do roku czasu, czasami tyle czasu potrzeba. Plus do tego jeszcze zmienić głowę, w tym sensie, że są zakodowane złe wzorce ruchowe w głowie i nawet jeżeli staw biodrowy zostanie odblokowany, to w głowie cały czas jest dążenie do tego, żeby zachowywać się tak, jakby był zablokowany. I w tym układzie no, trzeba uczyć cały czas swoje ciało, że ten staw biodrowy ma być luźny. Czyli to jest takie no, na odblokowywanie stawu biodrowego. Jeżeli chcemy się położyć na boku, tutaj będę no, do Was starał się ułożyć w ten sposób. Popatrzcie, można sobie tutaj machać, tak? I noga mniej więcej równolegle ułożona do poziomu. I machamy przód, tył. Tutaj wypracowujemy wzorzec ruchowy do przodu i do tyłu. Pilnujemy, żeby staw biodrowy się ruszał, czyli żeby noga ruszała się w stawie biodrowym. Oś obrotu jest w stawie biodrowym, a nie w kręgosłupie. Jeszcze raz powtarzam, że to co u mnie gładko widać, no to u osób, które mają problemy z kręgosłupem oraz z biodrami, bardzo często, w zasadzie 99%, no to ma ruch właśnie z kręgosłupa. No i ten ruch z kręgosłupa trzeba wyeliminować na korzyść ruchu w stawie biodrowym. To jest właśnie taki cel tych podwieszek, żeby to wszystko ładnie zrobić. I teraz na co chcę zwrócić uwagę w ćwiczeniach na podwieszkach? Na jakość wykonania tego ćwiczenia. Nie jest ważne, czy my machniemy 100, 200, 500 czy 1000 razy. Ważne jest, żebyśmy dobrze machali, żebyśmy prawidłowo machali. Jeżeli zrobimy to nieprawidłowo, to sobie zaszkodzimy albo efekt będzie żaden. To w najlepszym przypadku efekt będzie żaden i potem będzie tłumaczenie, że ćwiczenie nie działa. Ćwiczenie działa fajnie, tylko trzeba je prawidłowo wykonać. I wtedy mamy fajne takie właściwości lecznicze, gdzie uruchamia się staw biodrowy, zmniejszają się różnego rodzaju przykurcze, zakres ruchu jest coraz większy, zmniejszają się bóle i pacjent wraca niejako do życia, do sprawności. I właśnie mam takich pacjentów i na bazie tych pacjentów to, co Wam mówię, to opowiadam, to jest moje właśnie takie doświadczenie kliniczne. Teraz tutaj zobaczę, jakieś komentarze są. Jeżeli się uda odczytać, to dobrze. Dzień dobry wszystkim. Do czego to służy? Jeszcze raz powtórzę, że podwieszki, czyli cały taki, to jest jeden zestaw podwieszek, służy do wykonywania ćwiczeń w tak zwanym podwieszeniu albo w odciążeniu. Te ćwiczenia w odciążeniu albo na podwieszkach, one są tak lekkie do wykonania jak ćwiczenia w basenie, kiedy wykonujemy wolne ruchy. Dzięki temu możemy wykonać ruchy na podwieszkach, których nie jesteśmy w stanie wykonać normalnie.
Dlatego one są genialne, jeśli chodzi o uruchamianie stawu, czy biodrowego, czy kolanowego, bo to akurat do tego służą. Można również uruchamiać bar, czyli staw biodrowy, kolanowy, bark, uruchamianie w różnych kierunkach i one pod tym względem są po prostu genialne. Lepszego urządzonka ja jeszcze nie widziałem. Oczywiście są lepsze urządzenia, bo w tej chwili technika jest dość duża i elektronika, więc na pewno kliniki bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt na podbudowie elektronicznej mogą mieć lepsze urządzenia. Natomiast te urządzenia są na pewno bardzo drogie i no, wymagają tego, że trzeba gdzieś tam pojechać, tak? Bo sami nie jesteśmy w stanie w domu tego zamontować. Natomiast podwieszki są możliwe do nabycia, są one u mnie do nabycia w sklepie internetowym na stronie www.pasjonatruchu.pl i każda osoba, która chciałaby taką podwieszkę zakupić, może taką podwieszkę zakupić i na tej podwieszce pracować. Oczywiście, jeżeli ktoś jest młody i sprawny, to takie osoby podwieszki są niepotrzebne. Natomiast jeżeli ktoś ma problemy z biodrami czy z barkami, no to by się przydało. Ja bardzo często korzystam z podwieszek na uruchamianie swoich barków, żeby była ruchomość barków, z tym, że no, to są już może niedokładnie te, to są te podwieszki tylko przerobione idealnie na mój wzrost, na moje barki, także ja tylko staję i po prostu macham tymi barkami i wykonuję setki najprzeróżniejszych powtórzeń, ćwiczenia najbardziej takie skomplikowane, których mało kto jest w stanie powtórzyć, więc ja te podwieszki też używam. Jeżeli chodzi o stawy biodrowe i kolanowe, to jest moje podstawowe narzędzie pracy z pacjentami moimi, którzy mają skierowania na endoprotezy kolan albo endoprotezy bioder. Także mili Państwo, to tyle w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam, to znaczy na dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich z Warszawy. Czekam w tej chwili na pacjentów. Dzisiaj jest ciężki dzień, to znaczy zaawansowane różne stany, dużo pacjentów. No i chciałbym tym pacjentom jak najwięcej pomóc. I no, pomóc po prostu w tym temacie, żeby jeżeli miał jakieś procesy chorobowe, żeby te procesy zatrzymać, a najlepiej jeszcze cofnąć. W wielu przypadkach tak się udaje. Wczoraj miałem bardzo fajną taką grupę pacjentów, którzy fantastycznie wykonali swoją pracę domową, aż miło się prowadziło z nimi wizyty. Byli doskonale przygotowani do wizyty, mieli mnóstwo pytań najprzeróżniejszych, to wszystko spisałem na kartce. Pytalnie, no, były bardzo fajne wizyty, ja z tych wizyt jestem zadowolony. Pacjenci są również zadowoleni, a najważniejsze to, że jest postęp leczniczy i pacjenci odzyskują sprawność, ruchomość, dzieją się rzeczy niewiarygodne tutaj w gabinecie, więc ja jestem no, po prostu dzisiaj naładowany super. Patrzę za oknem, jest fantastyczna pogoda, więc zmieniając nieco temat, życzę wszystkim miłego dnia, wykorzystajcie pogodę, świeże powietrze, ładujcie akumulatory, fajna niedziela, nowy tydzień przed nami, także zdrówka, wszystkiego najlepszego, dziękuję wszystkim za uwagę, do miłego zobaczenia w następnym filmie.